Okej, cześć. Witam was tutaj ponownie w świecie Kingdom Heartsów. Na trzecim z 8 lub 9, jeszcze nie jestem pewny, przystanków na naszej drodze do Kingdom Hearts 3, które coraz to większymi krokami nadchodzi, bo ile zostało? Niecałe 2 miesiące do najlepszej gry na świecie? No myślę, że są spore na to szanse. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze troszeczkę musimy sobie na to zapracować, a przed nami gra uznawana za najlepszą część właśnie serii, czyli Kingdom Hearts 2. Przeze mnie nie wiem, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo nie mogłem się doczekać, aż w końcu będę miał szansę po raz drugi Kingdom Hearts 2 przejść i mam nadzieję docenić tą grę dużo bardziej niż za pierwszym razem, bo mamy tutaj do czynienia ze zupełnie inną bestią niż to, co mieliśmy do tej pory. Bo Kingdom Hearts 1 to gra dosyć elegancka, tak? Z prostym systemem walki, z prostą historią oraz właśnie ważną częścią eksploracji, takich urozmaiceń, fajnie zbudowanych światów i tak dalej. Kingdom Hearts 2 stawia na coś troszeczkę innego, bo jest to gra, w której absolutnym centrum stoi system walki. Niesamowity system walki, bardzo skomplikowany system walki, ale też system walki, który naprawdę ciężko podczas pierwszego przejścia w 100% zrozumieć. Nie wiem, czy po 100 godzinach gry na przykład będzie się w stanie w pełni ogarnąć wszystko, co tutaj ten system walki ma do zaoferowania, a pierwsze przejście tej gry co najwyżej pokaże wierzchołek tej góry lodowej, którą jest ten właśnie bardzo, bardzo skomplikowany, bardzo szeroki, rozwinięty, głęboki system walki. Przez co to pierwsze przejście może być troszeczkę dezorientujące i w pewien sposób przytłaczające, że się wie, że coś większego tutaj jest, ale się nie za bardzo jest w stanie właśnie to wszystko jeszcze pojąć i jest to zdecydowanie gra, która błyszczy po wielu, wielu przejściach, gdy właśnie zaczyna się odkrywać coraz to nowe za każdym razem, za każdą godziną rzeczy, pozwalającą się jeszcze bardziej cieszyć tą rozgrywką tutaj. Ale właśnie, mamy ten system walki, mamy fantastycznie prowadzoną historię i nie ma wielu przykładów gier, które tak bardzo przykleiły mnie do ekranu monitora, zaangażowały swoją historią i nie pozwoliły mi się oderwać od niej aż po prostu do zobaczenia napisów końcowych. Mało gier tak bardzo mnie swoją historią pochłonęło. Ale właśnie, gdzie Kingdom Hearts 1 starało się urozmaicać to wszystko za sprawą właśnie tego, jak zwiedzanie świata wyglądało, różnych takich zabaw, pobocznych minigierek, wszystkiego, co się robiło poza tą walką, tak Kingdom Hearts 2 stara się jak najwięcej wprowadzić urozmaiceń właśnie za pomocą samego systemu walki, więc gra będzie coraz to na nowy sposób przedstawiała nam tą walkę, kombinując jak najmocniej, aby ta walka była jak najciekawsza i jak najbardziej różnorodna, tak? I robi to niesamowicie, jest do tego wszystkiego grą szalenie widowiskową, jednym z najlepszych przykładów tego, jak można uczynić, a właśnie grę widowiskową, spektakularną. Jest to produkcja fantastyczna i mimo, że już ją bardzo dobrze znam, to mimo wszystko jestem mega nahypowany, aby po raz drugi móc to doświadczyć i tym razem, mam nadzieję, doświadczyć tą grę w jej pełni. Już bardziej czując ten system walki, bo nie ukrywam, że za pierwszym razem ciężko, gdy ma się do czynienia z czymś tak skomplikowanym, ciężko przez te 20 godzin, ciężko opanować, ogarnąć ten ogrom różnych systemów, różnych mechanik, różnych setek możliwości, jakie Sora tutaj potrafi. Ale tak, gra uznawana przez wielu za najlepsze, co tutaj wyszło z tej serii. Zobaczymy, czy moja opinia się zmieni też do takiego stopnia. Jak na razie Kingdom Hearts 1 byłem w stanie nieco bardziej docenić po nagranej serii z tej gry, gdzie była to gra fantastyczna już od zawsze dla mnie, odkąd pierwszy raz ją ukończyłem, ale byłem w stanie zauważyć dużo takich małych elementów, które uczyniły tą grę jeszcze lepszą. Chain of Memories stało się z gry, której naprawdę nie mogłem zdzierżyć, zanim ją nagrałem. Grą, która sprawiła mi masę frajdy, szczególnie tym karcianym systemem walki. Kingdom Hearts 2 to gra, którą uwielbiam, ale było kilka problemów, które troszeczkę niszczyły moją ogólną wizję tej gry. To cały czas jest fantastyczne, ale troszeczkę rzeczy po prostu sprawiało, że no gorzej odbierałem tą grę niż część pierwszą. Bo pierwszą uważam za absolutne arcydzieło, a dwójka jest po prostu fantastyczna, ale naprawdę spodziewam się, że po drugim przejściu będę uznawał tę grę za
równie duże arcydzieło, jak nie nawet większe niż część pierwsza. Cóż, zacznijmy. Kingdom Hearts 2 Final Mix. Mamy duży wybór i chciałbym zagrać na tym Critical Mode, który jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak wykonywać wysoki poziom trudności w grach, czyli hej, zadajesz większe obrażenia, masz więcej umiejętności niż normalnie, ale także giniesz bardzo szybko. Proud Mode to typowy wysoki poziom trudności, gdzie umiera się szybciej, a przeciwnicy mają więcej zdrowia po prostu, ale w tym przypadku przeciwnicy mają jeszcze mniej zdrowia niż normalnie, ale umiera się dużo, dużo szybciej. Tak się robi tutaj wyzwanie, dobre, dobre wyzwanie, szczególnie pozwalając od razu cieszyć się dużo większym tutaj wachlarzem umiejętności, jakie nasz tutaj główny bohater, oczywiście Sora, nikt inny, posiada. Ale zagramy sobie tutaj na trybie standardowym i liczę na to, że cały czas będzie w stanie ta gra pokazać mi pewne wyzwanie. Przynajmniej na tyle duże, aby zmusić mnie do wykorzystania szeregu tutaj mechanik, systemów, jakie ta gra oferuje. I Kingdom Hearts 1 też było stosunkowo małym, eksperymentalnym projektem, który okazał się dla Square ogromnym sukcesem i zaledwie 3 lata później wypuścili sequel, który jest już grą ogromną, z ogromnym budżetem. Już ta scenka początkowa to pokazuje. A scattered dream that's like a far off memory. A far off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine.
have arrived. I've been to see him. He looks a lot like you. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Sora? Give me a break, I... Giving up already? If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? This world has been connected. What? Who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? You understand nothing. Sora... Dobra, Sora. Koniec tego dobrego. Pora wstawać. Another dream about him. Zaraz, ty nie jesteś Sora. Co jest grane? Sorry, mi ukradli. On pewnie dalej śpi. Cały on. A tutaj nas widać piękny widok na Twilight Town. Miasteczko zmierzchu. Motyw dosyć podobny co ze Traverse Town z jedynki, gdzie tam mieliśmy miasteczko wiecznej nocy. Tutaj mamy miasteczko wiecznego zmierzchu. Man, doesn't that tick you off? Yeah, that's just wrong. The cipher's gone too far this time. I mean, it's true that stuff's been stolen around town, and we've got a score to settle with Cipher and everything. So, if he wants to think we did it, I can't really blame him. See? That's not what really bugs me. What really bugs me is that he's going around telling everybody we're the thieves. Now the whole town and their mothers are treating us like the Klepto Club. Have you ever been this ticked off before in your life? 'Cause I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? We could find the real thieves. That would set the record straight. Hey, that sounds fun. But what about Cipher? First, we gotta clear our names. Once we find the real culprit, everyone will get off our backs. Oh no! They're gone! Are gone! What? All are gone? Huh? 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 You can't say, why not? But you do understand what I'm saying, right? Our... are gone. Stolen. And not just the... word. They stole it, too.
What kind of thief is that? Cypher could never have pulled that off. Yeah, all right. Time for some recon. Huh? His heart is returning. Doubtless he'll awaken very soon. Roxas, come on! Tu daje. Dawaj no. Daje no. Na początek wiadomo, gra tłumaczy nam podstawowe rzeczy. A ja po prostu muszę zatrzymać się na chwilę w tym miejscu. I przyjrzeć się temu, jak ta gra cudownie wygląda. O, wow. Minęło sporo czasu, odkąd poprzednim razem w tą grę grałem i kompletnie zapomniałem, jak ogromny skok graficzny tutaj dzieli właśnie pierwszą i drugą część. Mimo że na pierwszy rzut oka wygląda to podobnie, jednak liczba szczegółów, ta rozdzielczość, to wszystko no robi wrażenie i Square rzuciło kasą, zobaczyło, że to nie jest głupota, te całe Kingdom Heartsy i coś faktycznie z tego może być i... Dodatkowo, Square dało też bardzo dużą wolność twórczą dla twórców Kingdom Heartsów, gdzie wiadomo, wydawcy często... No, dużo mają do gadania co do powstawania gier i często nie pozwalają twórcom robić tego, co im się podoba, tak, swojej wizji wprowadzać do gry, a wydawcy, no, zmuszają ich do pewnych rzeczy, bo to się sprzedaje, bo to coś tam... W przypadku Kingdom Heartsów udało się dla tutaj Nomury i ekipy dogadać ze Square i mogli zrobić, co tylko im się żywnie podoba. I efekt tego jest niezwykły, bo mamy bardzo wysokobudżetową grę, ale cały czas ze pewną dawką oryginalności, wizji pewnej twórczej, tego co Nomura wymyślił i mógł pozwolić sobie na co tylko chce, ale zarazem zrobić z tego ogromną, wysokobudżetową grę i to połączenie działa znakomicie i też nie jest czymś, co się często w grach spotyka. Jakie to śliczne, po prostu ja nie wierzę. No tak, czas zabrać się tutaj za dochodzenie w sprawie tego, że zaginęły nam... zaginęły, tak? No, można się bardzo domyślać, o co chodzi, co zaginęło. Ale cóż, na razie my jesteśmy podejrzani o to, że jesteśmy odpowiedzialni za tą kradzież, za te przestępstwa, jak tutaj koleś nam mówi, ale nawet on nam nie wierzy i wszyscy z jakiegoś powodu myślą, że my jesteśmy tutaj największą tutaj bandą przestępców w całym miasteczku. Nie chcę mi się troszeczkę wierzyć, szczególnie patrząc na nich, nie wydają się taką grupką dzieciaków, która jedyne co robi to przez całe życie coś tam broi i byłaby zdolna do czegoś takiego, ale no, na razie nie wiemy o nich zbyt wiele, żeby takie wnioski może wysuwać. A po okładce, no, nie wypada tutaj książek oceniać. No cóż, ja wam nie powiem, zapytajcie tutaj w sklepie z akcesoriami po drugiej stronie. Od razu nas tu przenieśli ładnie. No dawaj, Roxas, zapytaj ją. No, podstawy nas tutaj uczą, jak rozmawiać, jak chodzić. Wiadomka. No siema, Roxas. Proszę, nie zawiedź mnie. Byłeś kiedyś jednym z moich ulubionych tutaj, no, klientów. Nie jestem złodziejem, co ty? Okej? Dlaczego mam ci wierzyć, niby, co? Udowodnij to. No, nie jest tak fajnie, gdy wszyscy ciebie podejrzewają o coś, czego nie zrobiłeś, wiesz o tym. No to, cóż, musisz jakoś oczyścić swoje imię. Kobieta w sklepie z cukierkami jest całkiem rozczarowana też. Chodźmy się rozejrzeć w takim razie, pogadać ze wszystkimi i zobaczyć, czy coś uda nam się wskórać tutaj. A jak się okazuje, nie ma lepszego sposobu na oczyszczenie swojego imienia, jak pomóc komuś w odnalezieniu zgubionego kotka. Co okazuje się niezwykle prostym zadaniem. Nie wiem, czy każdy JRPG ma misję tego typu, ale wiele z nich ma misję tego typu.
I jest to świetny, fantastyczny sposób po prostu na nauczenie nas o możliwości lokowania się, blokowania kamery na różnych obiektach, przeciwnikach i no w tym wypadku no nie jest taki kotek naszym przeciwnikiem, ale kto wie, czy zaraz nie straci serca i się na nas nie rzuci, chyba że tutaj Kingdom Hearts 2 już nie ma Heartlessów, a będziemy mieli do czynienia z zupełnie innymi przeciwnikami. Czy ukradli coś od siebie? O tak, coś bardzo ważnego. Więc tak, żebyś pani wiedziała, że to nie my, okej? Wierzę wam. Dzięki, dziękuję bardzo. Więc co ukradli? Moje, moje cenne, wygląda na to, że winowajca po prostu chodzi i kradnie, i nie tylko, ale również słowo, to nie jest twój typowy złodziej. Ciekawe, czy Safer wie coś o tym. No to zapytajmy go. Ma taki niezwykle sielankowy klimat, ta. A właśnie lokacja to miasteczko, szczególnie za sprawą tej muzyki od Yoko Shimomury, która po prostu przeszła samą siebie. Mimo tego, jak uwielbiam jej muzykę w Final Fantasy XV czy Kingdom Hearts 1, to co tutaj zrobiła, to coś po prostu niezwykłego. A to kto? Serio? Tak od razu? Vivi, nawet ty też? Vivi, Vivi. What'd you say? You can give us back the... now. Yeah, you're the only ones who would take it, you know? That was undeniable proof that we totally owned you, lamers. So what did you do? Burn it? Not that we need some to prove that you're losers. Replay. Now you're talking. I guess if you get on your knees and beg, maybe I'll let it slide. Roxas! Mamy pierwszy taki mały wybór, możemy wybrać sobie, podobnie jak w pierwszej części, jakież tutaj wyposażenie. No, wyglądają to po prostu jak takie śmieszne parasolki. Wybierzemy bardzo, bardzo klasycznie broń priorytetyzującą walkę ofensywną. Nada się jak najbardziej. I w taki sposób nasze statystyki się troszeczkę minimalnie zwiększają na początek. Roxas, focus! Walka o nasz honor. Mamy dwie grupki tutaj, no, dzieciaków, tak? Którzy w czasie swoich letnich wakacji tak ze sobą co nieco rywalizują. Come on. Quit playing around and fight. Ja mówiłem, żeby nie oceniać książek po okładce, ale no, kto jak kto. Tutaj Safer dużo bardziej wygląda na takiego gościa, który by coś tutaj chodził i zabierał. Ale ja nie wiem. Nie powinno się tak chyba niepotrzebnie oceniać. Zobaczymy. Klasycznie, jak zawsze, nasze ataki wykonane w dobrych momentach pozwalają nam na odbijanie ataków przeciwników. System, który się wiele nie zmienił od części pierwszej. No i co? Cypher's not feeling so hot, you know? Tournament decides. Whoa! Jakby jeszcze wcześniej to nie było jasne. What was that? The thief? Rzeczy, które są tutaj kradzione, to właśnie zdjęcia, co było raczej całkiem oczywiste, gdy zobaczyliśmy na samym początku grę, gdy tutaj jeden z naszej czwórki przyjaciół spojrzał na aparat, spojrzał na zdjęcie i zobaczył, że no coś tam jest nie tak z tym. Na razie mamy naszych złodziei, tak? Tajemnicze, dziwne stworzenia. Wyglądają jakby tak zwinnie skakały, tańczyły jakby po wszystkim. W taneczny sposób się poruszały, skakały po drzewach i tak dalej. I nasz winowajca znaleziony. Bardzo dziwne stworzenie. Przyszliśmy po ciebie, mój panie. Oj. To jest bardzo fajny design z tym, że
ma... No, rozsuwa sobie ubranie jakby i tam twarz za niego wystaje. Nasza tutaj broń jest totalnie bezużyteczna, więc równie dobrze. Jedyne, co możemy tutaj zrobić, to dać się kilka razy trafić. Jest to walka, której wygrać nie musimy, po prostu wystarczy oberwać kilka razy i dalej wszystko będzie progresowało. Ale dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Roxas jest kolejną z osób, która potrafi władać tutaj klucz ostrzem, wyglądającym identycznie jak to, na którym walczył Sora na początku gry w części poprzedniej, i po prostu sobie tego dziwnego przeciwnika rozwalmy na początek i okazuje się, że to wystarczyło. Ale jak to możliwe, że byli oni w stanie nam ukraść nie tylko zdjęcia fizyczne, ale także słowo zdjęcia, że nie mogliśmy tego nawet wypowiedzieć? To nie ma wiele sensu. Wszystko. Dodatkowo mieliśmy te tajemnicze glicze zakłócenia szumy towarzyszące wcześniej nam. What's this? I was his first customer after he took over the shop. So we took a picture together. It's a really nice photo. Oh. Hey, you just said photo. So, Roxas, tell us about the picture thief. Not much to say. The pictures were just lying there. Then how do we prove we weren't the ones who took them? It's a girl. You look happy, Roxas. Do not. So, like, anybody else notice that all the stolen pictures are of Roxas? Oh. So that's why everyone thought it was us. And Cypher didn't go on accusing us after all. Are they really all of me? Yep. See? Look! Right? Every single one. Wouldn't it be weird if the thief wanted to steal the real Roxas or something? Come on, get serious. Why would anyone want to steal a bonehead like Roxas? Oh, thanks. Więc tak, mamy jakiegoś mega obsesyjnego fana, który zarazem jest w stanie kraść słowa z naszych ust wypowiadane ze świata. Tja, coś dziwnego się dzieje. Coś, co ciężko jakkolwiek wytłumaczyć. No musi być ciekawe żyć w takim miejscu. Where am I? Gdzie ciągle jest Who's there? Ta sama pora dnia. Who are you? I po raz kolejny te dziwne rzeczy. Organization miscreants. They found us. But why would the nobody steal photographs? Both are nothing but data to them. The fools could never tell the difference. We are running out of time. Namine must make haste. Znając wydarzenia z Chain of Memories, mniej więcej wiemy, co się dzieje. Where am I? What happened to my home? My island? Riku? Kai? Who are you? They will come at you out of nowhere, as long as you continue to wield the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel! Sora, go with them, especially if you want to find your friends. Name's Goofy. I'm Sora. I'll go with you guys. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's right. The Keyblade. So, this is the key. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. A Keyblade?
Tak oto rozpoczyna się dzień drugi, gdy Roxas po raz kolejny ma snę o tym tajemniczym dla niego bardzo chłopaku, którego my dobrze znamy. Ale Keyblade już mówi mu nieco więcej, bo sam miał w bardzo tajemniczych okolicznościach okazję taki zauważyć, takim zawalczyć, ale tylko i wyłącznie przez krótką chwilę. What was that about? Oh. Sorry about that. Mieliśmy w tej scence mowę o Naminej, mieliśmy tam Diza. Thanks. Do you guys think we'll always be together like this? I sure hope so. Huh? Where did that come from? Well, you know, just thinking out loud. Well, I doubt we could be together forever. But isn't that what growing up's all about? What's important isn't how often we see each other, but how often we think about each other. Right? Get that off a fortune cookie? That's it. No more ice cream for you. Man, today's turning out to be a drag. Maybe because of yesterday's memory thief. Nuh-uh. You know what it is? We don't want summer vacation to be over, that's all. So, how about this? We all go to the beach! Why do we go to the beach? Because we haven't gone once this entire vacation. Blue seas, blue skies. Let's just get on the train and go. No? Oh, come on. Maybe you forgot, but we're broke. Maybe you forgot I'm smart. Więc po prostu spędzamy typowy wakacyjny dzień z tutaj naszą grupką przyjaciół i staram się, no, cieszyć tymi wakacjami, póki jeszcze trwają. I tutaj mają jakiś plan, jeśli chodzi o to, jak najłatwiej będzie nam, no, znaleźć sposób na spędzenie tego czasu fajnie, czyli mają plan, aby udać się na plażę. Ja się zaciąłem troszeczkę na słodkach, bo ta deska na takie słodki to już by skończył z rozbitą twarzą i połową zębów straconych, gdyby ta gra była realistyczna. No, ale na szczęście nie przesadza pod tym względem. To nie żadne redemcje. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. Teraz zabierzmy się do rzeczy. Jeden bilet na plażę kosztuje 900 kaski. A więc dla naszej czwórki, ile to będzie? 3600 kaski. Wow, nieźle. I jeszcze 300 dla każdego, aby coś tam mieć na jakieś tam rzeczy, wydatki, tak wiadomo. No to razem potrzebujemy 5000. No wiesz, na presle czy cokolwiek. Coś tam zawsze trzeba mieć w kieszeni. Zawsze arbuzy są, no. A zbyt drogie, kosztują jakieś 2000 kaski za jeden. Trochę drogo. Więc niech będą precle. A więc na czym to? No tak, potrzebujemy 5000, a jedynie mamy ile? 800? 600? 150, sorki. No to łącznie 1600, ale zaraz. Koleś, coś tu ściemniasz, nie? Co z tobą? Aha, sam nic nie da, tak? Dobrze rozumiem. No to znajdźmy sobie jakąś pracę, aby zarobić resztę potrzebnej nam kasy. Mamy tutaj czas do odjazdu pociągu i musimy zarobić 800 do tego właśnie czasu. Spotkajmy się na stacji z kasą w rękach. Nie mówił czasem, że sam to załatwi? A cokolwiek, te precle brzmią całkiem spoko. No trochę naściemniał, ale nasz cel w tej chwili to co nieco sobie popracować. I jak na razie mamy tu chociażby taki wybór trzech różnego rodzaju prac. My podejmiemy się tutaj właśnie zabawy w listonosza. Roznoszenie listów jest bardzo fajną tutaj minigierką. Musimy właśnie jeździć na desce i podlatywać do, no, najlepiej
celnie podlatywać sobie do różnych osób, a czasem nawet nie osób, bo jednym z naszych celów jest tutaj taki oto gołąb, powiedzmy. I za takie coś dostajemy sobie troszeczkę kasy. I tutaj moglibyśmy się starać pracować cały dzień, albo odstawić coś takiego, co zrobił nasz kolega, czyli zrzucić tutaj na resztę całą robotę. I to trochę tak zrobię właśnie. Fajnie, że tutaj, nie wiem, w miasteczku wszędzie te deski są porozstawiane, abyśmy mogli sobie wygodnie się po nim poruszać. Ale na razie jednak zsiadajmy z niej i no cóż, sobie strzelimy lenia i powiemy, że to wystarczy, że wystarczająco zarobiliśmy, mimo że to zaledwie 5 dyszek, to no właśnie, liczymy na to, że reszta za nas załatwi kasę. Dobra robota. Nice work, everyone. Added to what we started with, we now have, ta-da, 5,000 money. Sweet! Co byśmy nie zrobili? Let's get tickets. Czy byśmy się bardzo postarali, zarobili kilka tysięcy, czy właśnie 5 dyszek? We can't be together forever, so we better make the time we do have something to remember. Dokładnie. Huh? Gotcha! Zawsze efekt będzie taki sam, byle tylko cokolwiek zrobić, tak? Nawet jeśli wykonamy tylko jedną taką pracę, gra pozwoli nam dalej progresować. A sporo czasu jeszcze tutaj spędzimy w tym miasteczku, więc będzie czas sobie je pozwiedzać. To niegrzeczne. What? Roxas! 3 minutes! Okay. Nie dość, że niegrzeczne, to dodatkowo dziwne, bo my kolesia widzieliśmy. Kolesia możemy zakładać ze tej samej organizacji co The Chain of Memories. 4 students! Roxas! The money! Wait! Ale oni go nie widzieli. No! Huh? He took it. Where are you going? Remember when I fell? I had the money before that. I bet that guy took it. Guy? He couldn't have gotten too far. What are you talking about? There was no guy. Huh? But he... There wasn't? Really? Oh boy. There wasn't anyone there? Troszkę się popsuło wszystko nasze plany. No w taki najgorszy sposób, bo wsadziliśmy kasę do kieszeni, a chwilę później kasa zniknęła i... No... It's melting. Sorry. Cheer up already. That was definitely weird though. Strange. You said it. Can you feel Sora? Can you feel Sora? Dziwne, że nam wcześniej tego nie pokazali, a dopiero teraz, chwilę później. Restoration at 28%. Namine. Hurry. Znając z wydarzenia ze Chain of Memories, możemy wiedzieć już, o co tutaj chodzi. Nie wiem, czemu oni nam kasę zabrali jeszcze. Is it really that hard to make a beach? We'd be giving the enemy another entry point. And this? We can always buy some sea salt ice cream. Zaskakująco dużą uwagę tutaj gra poświęca na te... Objects from that town must be kept out of the real world. Lody. You can delete that. Sea salt ice cream. Po raz kolejny się pojawiają. Poprzednim razem może pasowały, bo dzieciaki wiadomo lubią takie rzeczy. Ale tutaj wielka organizacja i ehohoho. As the key bearer, you must already know. One must not meddle in the affairs of other worlds. Więc tak, Namine odradza, przywraca pamięć dla Sory, jak słyszeliśmy. I widzimy tutaj postępy tego wszystkiego. Widzimy cały czas te wspomnienia, które do Sory wracają. Nie wiemy jeszcze, o co chodzi z tym, że czy zrobienie plaży jest takie trudne? Że co? I dlatego nam kasę ukradli? Co to ma znaczyć? Spokojnie, Ginny, co ty? Jaki zadowolony. Why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween.
jaki związek z tym wszystkim ma właśnie Roxas? To imię brzmi też trochę znajomo. Zaraz, czy nic ważnego. Jakieś takie skojarzenia. Or are you too cool to play them now that you have the keyblade? Riku? What are you doing here? Gliwicze zakłócenia w sumie. Mrówki walczące. I still can't believe it. I really flew. Wait till I tell Kai. I wonder if she'll believe me. Probably not. I'm searching too. For your light? Don't lose sight of it. Sora, where are you going? I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. Cóż to za takie bardzo fajne przypomnienie wydarzeń z pierwszej części. Where are Donald and Goofy? Instead of worrying about them, you should be asking about her. Ale zarazem ma ogromnie ważną rolę tutaj w tym, co się dzieje w drugiej części, więc spełnia dwa zadania świetnie. No i coś bardzo ważnego, co widzieliśmy na scence początkowej, tak, na tym pięknym za grube dolary od Square przygotowanym intrze. Oczywiście Utada Hikaru znowu swój głos użyczyła tam, ale mieliśmy pokazane na takim bardzo ładnym, w bardzo ładny, symboliczny sposób to, ile czasu minęło od wydarzeń właśnie z pierwszej części, gdy Kairi po prostu nagle dorosła o kilka lat. Bardzo fajnie pokazują nam, że trochę czasu minęło między tymi wydarzeniami. Teraz nie tylko Sora nam się przypomina i tylko, nie tylko jego widzimy w swoich snach i nie tylko, też tam, ale pojawia się Naminei w tym wszystkim, jaka jej jest rola tutaj. Ogromna w tutaj, no, odnawianiu wspomnień, pamięci Sory, ale co ma do Roxasa i co ma Roxas do tego wszystkiego? Spotkajmy się na stacji dzisiaj, dzień, kiedy uderzymy na plażę. I nie martw się o kasę. Więc, nawet miło. Mimo że, no, z jednej strony zepsuliśmy, z drugiej strony chyba nam wierzą, że nie nasza w tym zupełnie wina, że, no, ta kasa nagle wyparowała dnia poprzedniego. Ale znaleźli oni sami sposób, żeby tę kasę załatwić. Ale co się dzieje? Jak wszystko do tej pory było dziwne. Hello, Roxas. Tak. Hi. Co się dzieje teraz? Skrywamy kolejne mocy Naminei? And you are... I wanted to meet you at least once. Zatrzymuje rzeczywistość? Yes, you. Dobrze przyjmuję to wszystko, Roxas. Co się dzieje? Olette dragged me along to go shopping. Hey, you wanna come with us? Wait. Did you just see that? He's stalling. Very well then. We'll see you later, Roxas. Okay? Yeah. Did she go to that haunted mansion? No, gdzieś nas na pewno prowadzi. Do tajemniczego tunelu, czy tunelu do nawiedzonej rezydencji zła, gdzie Emil będzie czekał, co? Trzy najlepsze postacie na świecie w jednej grze? No, niestety nie. Ale Vivi był, teraz jeszcze Sora, najlepiej jakby na jednym ekranie byli, to już będzie coś niezwykłego. Ale po raz kolejny wracają do nas tajemniczy przeciwnicy. Dusk, to jak się nazywają, czyli Zmierzch, tak? Mamy miasteczko Zmierzchu. I tutaj się przeciwnicy podobną nazwę noszą. Who's that? I don't know, but they've already crossed the line. Vivi poleciał. Find a weapon. Vivi jest cudowny. I miło go zobaczyć jeszcze raz, nie tylko w Final Fantasy IX. Ponownie wracamy tutaj do tutoriali, chociaż niekoniecznie, bo wiemy dokładnie, jak się z nimi walczy. Dostajemy lekcję sporą co do naszej głównej mechaniki tej gry, znaczy jednej z trzech dużych mechanik tej gry, czyli
mamy coś takiego jak reakcję. W tym wypadku możemy wskoczyć za przeciwnika. Jednak na razie to ja nie mogę chyba zrobić wiele, bo jak wcześniej mogliśmy zauważyć, nasza tutaj parasolka jest totalnie bezużyteczna przeciwko nim. Poprzednim razem Keyblade nam po prostu do rąk wskoczył. Tym razem jednak znowu Naminej wkracza do akcji, czy coś innego się dzieje? Roxas, use the Keyblade! Dokładnie. Więc moc Naminej to nie tylko manipulacja pamięcią, a w tym wypadku całym światem wydaje się rządzić w dziwny sposób, a to co się teraz dzieje... Oj tak... Tym razem nie księżniczki disneyowskie widzimy, a znane nam dobrze postacie Donald i Goofy, których rola w Chain of Memories była bardzo, bardzo duża i to jest coś bardzo fajnego, coś co było no troszeczkę problemem w części pierwszej, gdzie byli oni takimi naszymi kompanami, przez całą grę się z nimi było, ale ich rola w historii czy w całej tej grze była dosyć niewielka. W Chain of Memories było dużo, dużo, dużo rozmów między tą trójką naszych bohaterów i raczej będzie tego coraz więcej tylko z czasem, bo no zauważyli twórcy, że tak no dziwnie mieć drużynę, która tak naprawdę nie wchodzi ze sobą za bardzo w interakcję. I w tutaj Chain of Memories i w dwójce się z tym bardzo, bardzo poprawili. Zagramy klasycznie, podobnie jak w części pierwszej, wybierzemy zwyczajnie miecz, tak samo jak wtedy. Służy to głównie temu, w jakiej kolejności będziemy zdobywali sobie w grze umiejętności, jednak nie jest to aż tak drastyczne jak w części pierwszej i nie jest to coś, co no między poziomem pierwszym powiedzmy a 50 robi różnicę, a między 20 a na przykład 40, tak? Te różnice cały czas są odczuwalne, jednak nie aż tak ogromne. Tylko właśnie, co się stało z Heartlessami? Nigdzie nie widać, nigdzie ich nie słychać, a postanowili tutaj wrzucić nam całkowicie, totalnie nową grupę przeciwników, czyli jak mogliśmy parę razy usłyszeć w Chain of Memories, Nobodies. Nikt, tylko dużo ich, tak? Jesteś koleś nikim, tyle ci mogę powiedzieć i będzie to bardzo, nawet wręcz fakt po prostu, że jesteś takim nikim. Powoli, no tłumaczył nam bardzo, bardzo ładnie wszystko. Jak było poprzednim razem, tylko tym razem, no ta gra jest po prostu prześliczna. Dodatkowo jest pełna takich małych ułatwień życia, jak to, że skrzynki otwiera się w pół sekundy, jak to, jak responsywnie, niesamowicie wszystkie menusy działają, jak to, że ta gra jest praktycznie pozbawiona ekranów ładowania i kamera, większe pole widzenia jest chyba rzeczą najważniejszą, która sprawia, że ta walka staje się tak dużo przyjemniejsza. Nie zatrzymuj się. Nie planuję, więc od teraz możesz przegrać. Do tej pory było to niemożliwe. Mogłeś się cieszyć chwilową nieśmiertelnością. I coś więcej tutaj się dzieje. Na pewno to, że prześlicznie to wszystko wygląda, chociaż z drugiej strony każdy z tych dziwacznych witraży wygląda bardzo, bardzo podobnie co poprzedni. Wygląda niemalże identycznie, gdzie w pierwszej części każdy przedstawiał coś innego. Tutaj ciągle Sora, dwójka jego przyjaciół i jego dwójka disneyowskich przyjaciół. Więc nasza sekwencja snów, nasza sekwencja stawania się wojownikiem władającym klucz ostrzem przebiega bardzo podobnie co właśnie w Kingdom Hearts 1, jednak z taką różnicą, że jesteśmy kompletnie inną postacią, a dodatkowo nasi przeciwnicy również przeszli spore
ogromne wręcz zmiany. My jak na razie nie możemy nic robić, bo... Tutaj ten wielki nikt jest całkiem potężny. Był w stanie po prostu swoją siłą woli nas zamknąć. A jeśli nie wspominałem jeszcze, że ta gra jest mega widowiskowa, to sama to teraz bardzo dobrze wytłumaczę. Dokładnie tak. Dwoma kliknięciami trójkąta gościa zniszczyliśmy. Mamy o chwilę teraz okazji podoceniać to wszystko, jednak wcale go nie zniszczyliśmy. Bo jeśli jeszcze nie wspominałem, ta gra potrafi być całkiem widowiskowa. I zabieramy się tutaj za faktyczną już walkę. Liczę na to, że pozwolą mi troszeczkę, zanim przejdziemy do gry. Nie mogę, dobra, chciałem wykorzystać sobie umiejętność, jaką ostatnio dostaliśmy. Jednak dopiero po walce nam na to pozwolą. Więc tutaj cała ta walka nam tłumaczy całkiem sporo na temat właśnie reakcji, czyli sytuacyjnych umiejętności, które wykonuje się za pomocą trójkąta w danych właśnie konkretnych sytuacjach. Jak na razie też mamy bardzo mało umiejętności, jeśli chodzi o tutaj jakiekolwiek unikanie. Możemy praktycznie jedynie się poruszać i no, ten reversal, tak, służy nam zarazem za zbliżenie się do przeciwnika, ale także jako nasza jedna z niewielu teraz umiejętności pozwalających nam unikać, więc służy zarazem, no, praktycznie do wszystkiego tutaj. Na razie koleś nie powinien mieć zbyt dużo zdrowia. Liczę na to, że po prostu uda się szybciutko przeklikać przez tą walkę. Powinniśmy być bardzo blisko tego, jednak trafi nas jeden raz i będzie po nas, co byłoby bardzo niefajne. Po raz kolejny nas zamknął, więc nie jestem pewny, co to jest. Wielka kula ciemnej energii, którą sobie, no, wykorzystamy przeciwko niemu, ponownie go ogłuszając i jak najszybciej radząc sobie z tymi dźwiękami. Powinno być za kilka sekund tak naprawdę po wszystkim. Nie może on mieć tego życia bardzo dużo. Może jednak nas zabić brzydko bardzo szybko. Dobra, odsuń się ode mnie. I w taki oto piękny sposób go kończymy. Nie była to perfekcyjna walka, ale jak na razie nie mamy też wiele rzeczy, żeby tutaj wykorzystać do tego. Co najważniejsze, że zyskaliśmy raz na zawsze nasze klucz ostrze, naszego Keyblade'a. Tak mogłoby się przynajmniej wydawać. To byłby dobry moment, aby dowiedzieć się, co się tutaj do diabła dzieje. My name is Naminé. Roxas. Do you remember your true name? Say no more, Naminé. But if no one tells him, Roxas will... It's best he doesn't know the truth. Hey! You're that pickpocket! Cypher, strike a pose, you know? How's this? That's totally perfect, you know? How about one more, you know? What's that for? Keepsake. Those freaks in the white jumpsuits are gone, you know? Cakewalk. What were those things? Outsiders, that's what. And if they don't wise up to the rules around here, I might have to take disciplinary measures. Oh yeah, Cypher's always looking after the town, you know?
Hey! No chickening out of the tournament tomorrow! We'll be waiting, you know? So, you hung out with Cypher's gang today? No, it's not like that. Oh yeah, how was the beach? Wasn't that today? We didn't go. It wouldn't be the same without you, right? Sorry. Hey, how about we go tomorrow? We could get those pretzels and... I promised I'd be somewhere. Oh. Oh. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. I'm out of here. Restoration at 48%. Was that Naminé made of data? No. Naminé hijacked the data herself. Look what she's done now. She's totally beyond my control. Calm down. It doesn't matter. As long as Naminé accomplishes her goal, we needn't worry about what befalls Roxas. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. Well, I'm not gonna betray Sora either. I'm blinded by Sora. My friends are my power. So your heart won this battle. It is I, Ansem. Lead me into everlasting darkness. Sora! Forget it. There's no way you're taking Kairi's heart. Kairi. We may never meet again. But we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Right. Promise. What a mess. Niestety się porobiło dosyć nieprzyjemnie. I trzeci dzień, wczorajszy dzień został nam totalnie zniszczony. Przez co tak naprawdę? Przez Naminé, która nas zaciągnęła w... no, sprawy, w które nie chcielibyśmy się na pewno mieszać, bo obiecaliśmy znajomym, że spędzimy razem z nimi dzień, a tu jak się okazało, zostaliśmy wciągnięci w coś zupełnie innego. Możemy jedynie liczyć na to, że dzisiaj się to nie powtórzy, tak? Na dzisiaj mamy zaplanowany wielki turniej. Who are you gonna root for? Both of them, silly. Ladies and gentlemen, struggle fiends of Twilight Town, it's time for summer's most sizzling clash!
That's right. Today is the day for the struggle and title match. Who will be the one to break through the ranks and take on our champion, Setzer? Cypher, you know? And who will leave today as our new struggle champion? Gainer Boxes! Yes, the crowd is fired up, so you know what comes next. Let's struggle! Hey now, it's time to introduce today's combatants. The four bad boys who struggled their way through the preliminaries. Regular finalist and head of the Twilight Disciplinary Committee, Cypher. Completely out of nowhere, who knew he'd make it so far this year? Vivi! An underground favorite and local attitude problem, Hayner! It's his first trip to the finals. And struggler number four, who happens to be my absolute favorite customer, Roxas! So, who will win this sweltering summer struggle? Who will take home the grand prize? The summa cum laude of struggle, the Four Crystal Trophy! And a chance to take on our defending champion, Setzer! Tym zajmiemy się w kolejnym odcinku Kingdom Hearts 2, które zaczyna się jak na razie cudownie i raczej się to nie zmieni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Kingdom Hearts is light!